Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla was drugą powtórkę z poprzedniej wersji, druga z powtórek, tak? Jak mówiłem, z nepotyzmu, że u mnie na kanale pojawiają. Wczoraj widzieliście powtórkę gracza Don Pomidor, który akurat dzisiaj jedzie na czołgu T30, no właściwie na TDK-u T30. Natomiast za sterami dzisiejszego bohatera bitwy widzicie Natkę, czyli moją narzeczoną, która akurat siedzi sobie w obiekcie 704 i w 12 minucie, o właśnie teraz, oddała pierwszy strzał. Trzeba przyznać, że kto jak kto, ale Natka potrafi bardzo dobrze kampić. Ja generalnie śmieję się z niej, że w wielu bitwach, kiedy ona potrafi oddać pierwszy strzał, to ja już dawno nie żyję, bo przez 3 minuty z moim narwanym stylem gry często jestem martwy. Natomiast no Natka, ponieważ lubi te deki i grywa głównie nimi, nie ma dużo bitew w WoCie, bo powiedzmy jest to około 7 tysięcy, biorąc pod uwagę, że kilka lat w tę grę gra. To nie jest to dużo, jeśli chodzi o WN, bo pewnie niektórzy są tym bardzo zainteresowani. To jest z tego co pamiętam, o ile jeszcze grałem na XVM-ie, kolor żółty, aczkolwiek to co mówiłem w bitewce pokazywanej wczoraj, każdy gracz niezależnie od koloru jest w stanie wykręcić bitwę lepszą, która na pewno dla niego będzie coś znaczyła. No i ta bitwa, którą pokazuję wam dzisiaj, jest bitwą, która wiele znaczy akurat dla Natki. No i pokazuję ją po pierwsze dlatego, że 704 dawno na kanale nie było, po drugie dlatego, że 704 bardzo lubię, o czym mówiłem, i uważam, że jest to tak naprawdę lepszy TDK na swoim tierze niż dyszka w tej linii, czyli obiekt 268. Mówiłem o tym w filmie o garażu radzieckim. No i po trzecie, najważniejsze, bardzo, bardzo mocno suszyła mi głowę o to, żeby tę bitwę na kanał wrzucić, więc wiecie jak to jest. Jak kobieta czasami wam zacznie suszyć głowę, to trzeba po prostu to zrobić, bo potem nie będziecie mieli życia przez następne miesiące. Tak to wygląda. W każdym razie no to generalnie nie wiem, czy słyszeliście, czy mikrofon zebrał. Jeżeli słyszeliście ten spoiler, to nie chciałem na razie o tym wspominać, no ale jeżeli słyszeliście, to słyszeliście, a jeżeli nie, to już powiem o tym spoilerze, że jest to tak pierwsza masterka na tym TDK-u w wykonaniu Natki, więc bardzo jej zależało, żeby z kronikarskiego obowiązku ta bitwa się na kanale trafiła, zwłaszcza, że rozegrała prawie 5 kółeczek na tym TDK-u, więc ma zacięcie do stania z tyłu i kampienia. Jak widzicie, jest to typowy kamperski zestaw. Siata, lorneta. Aczkolwiek akurat 704 no, ma rewelacyjny kamuflaż i warto tego TDK-a jeszcze podkręcić tym względem. Siata i lorneta mu się często przydaje. Oczywiście do tego dosyłacz, przynajmniej w moim wykonaniu. Ja kiedyś o 704 jakiś filmik chyba robiłem, jeżeli go znajdę, to postaram się umieścić link do tego filmu w opisie. Tutaj widzicie, Natka oddała kolejne strzały, dalej nie mogę włączyć tego sumowania uszkodzeń, zobaczę dopiero po zaktualizowaniu klienta, czy będę mógł to normalnie poustawiać. W każdym razie parę strzałów już tutaj Natka oddała, mamy 7 do 10, bitwa jest no na razie w trudnej sytuacji. Mamy wprawdzie wokół nas dwa pancery S100, które teraz zdjęły Patona. 8 do 10, czyli potężna tutaj kamperiada w sektorze D2. Ta półeczka jest znana oczywiście wszystkim. Tutaj dużo TDK-ów często staje. I teraz strzał w obiekta 430. Niestety zabrakło troszkę szczęścia. Można było zdjąć tego radzieckiego meda. Tak jak mówiłem, ja o obiekcie mam dobre zdanie, dobra depresja, działa jak w porównaniu z 268, fajne wychyły na boki, mobilność oczywiście gorsza, ale za to czasami coś podbijamy, no i ta Alfa 750 na swoich tierach robi większe wrażenie niż taka sama Alfa na dychach. Trochę mi głos wysiadł, dobra, może już będzie lepiej. BL10 działo bardzo chimeryczne, aczkolwiek o lepszych parametrach niż na ISU, co daje się dość mocno odczuć. Jeżeli graliście na ISU i potem się przerzucicie na 704, już ją rozwiniecie, to poczujecie różnicę. Teraz ładne wykończenie tego T57 Heavy i w tym momencie Natka zrobiła 3 fragi. Mamy 11 do 11, 11 do 12. W tym momencie sytuacja cały czas napięta. Dobra, zróbmy
Tak, w drużynie przeciwnej mamy. W drużynie przeciwnej mamy 140. 140? 140? Czemu ja tak powiedziałem? 140. 140. Wybaczcie mi totalny brak profesjonalizmu przy nagrywaniu tej bitewki, ale nagrywam ją zaraz po nagrywaniu obiekta bitewki Don Pomidora, ponieważ no dosłownie z 2 godziny temu przytargałem kompa z powrotem do domu, więc jestem szczęśliwy, aczkolwiek mam wiele tutaj rzeczy jeszcze do aktualizowania, dlatego tak nagrywam trochę wszystko, robię to na wariata, aczkolwiek no niestety te zaległości i czas naprawy kompa wpłynął na to, że muszę szybciutko nadrabiać, zanim zaktualizuję kompa. Teraz zobaczcie, z 11 do 13 sytuacja niezbyt dobra, 140 kapuje bazę. Natka tutaj bohatersko próbuje bazę zdekapować, jeszcze mamy czwórkę gdzieś tam w oddali, podjeżdżamy i nie wiem jak ten strzał jej wszedł, nie pytajcie, ale weszło ładnie, skończyła tą 140. Przyjęła od czwórki za 715. No i co? Ma zapas hapsów, może na czwóreczkę wyjechać, może pozwolić sobie jeszcze na przyjęcie strzału, nie powinno tej czwórce polosować tak dobrze. Tutaj niestety troszkę spanikowała, czwórka też skracała dystans, mądrze tutaj poruszanie się przód, tył, żeby ewentualnie spróbować od tej czwórki coś odbić, aczkolwiek no penetracja czwórki powinna wystarczyć na przebicie. Mamy teraz strzał od E4, zobaczcie, nie wiem dlaczego ten E4 strzelił z burzaka, bo to był strzał z burzaka, mnie nie pytajcie. Oczywiście dla Natki to był duży plus. Teraz jak pancer Resto, który przyjechał, pomógł naszej tutaj dzisiejszej bohaterce, zdjął. Taka duża demo. Tak. Zdjął czwóreczkę i w tym momencie mamy 13 do 13. Baza obroniona, został STRV, czyli 8-tierowy TEDek Premium i artyleria M40x43, aczkolwiek były to jeszcze stare czasy, kiedy artyleria mogła zrobić potężne spustoszenie swoim działem. Przypominam, jest to bitwa z wersji 9.18. No i cóż, jak Panzer S100 ma w tym momencie 1846 punktów uszkodzeń, dużo. I jedziemy. Jedziemy, szukamy. Przede wszystkim najważniejsze będzie tutaj znaleźć tego TEDeka. Jak widzicie, artyleria trafiła, więc prawdopodobnie nasza jagódka dostała spota. Dostało jej 935 HP-ków. STRV ma bardzo dobre kamo. Zobaczcie, Natka też się w tym momencie wyświeciła. I teraz pytanie, gdzie jest STRV? Jest, STRV się pojawił. Skupiamy działo, czy STRV zdąży się cofnąć, nie dał rady, 799 uszkodzeń za tyle złapał. Teraz najważniejsze, nie dostać od arty, mamy tylko 108 HP-ków, jest to niezbyt duża pula, może nas załatwić zarówno STRV, jak i arta. Tutaj dość brawurowa jazda samochodem Cinquecento, wyjazd brawurowy, dobrze, że nie straciliśmy hapsów, bo w WOT-cie bywa różnie. Z tą utratą hapsów nieraz spadniemy z jakiejś skałki, nic nam się nie stanie, a nieraz jedziemy na jakiś pagórek, zjedziemy z niego i nagle okazuje się, że nie mamy hapsów. I jest STRV. STRV próbuje uciekać. Teraz na nas popatrzył, aczkolwiek chyba nie zdążył się rozstawić i Natka go wykończyła. Zrobiła 5 fragów, mamy 14 do 13 do końca bitwy, niecałe 4 minuty. No i teraz będzie zgaduj zgadula, gdzie jest Arciula. Arta prawdopodobnie w B0, tak sygnalizuje Jagdpanzer. Aczkolwiek dla świętego spokoju tutaj chyba teraz Natka zdecyduje się na kapowanie bazy. Tak, będziesz kapować bazę? Tak, dobrze. A Natka zdecydowała się na kapowanie bazy. Dobrze, no bo tak naprawdę, owszem, Arta może być w B0, ale M40 potrafi gdzieś tam się przemieszczać, więc można ją znaleźć, a może gdzieś też, może też odjechać dalej. Trzeba pamiętać, że 704 może jakoś bardzo wolna nie jest, ale demonem prędkości tym bardziej. Bardzo wolna nie jest, demonem prędkości. Bardzo wolna nie jest, ale szybka też nie. Nie będę tego wycinał. Zobaczcie, jak to czasami człowiekowi, jak to są trudne warunki pracy nieraz. Wieczorem na zmęczeniu, no ale trudno. Po prostu się cieszę, że mi wrócił komp. Rozumcie.
14 do... Ale to też nie bez przygód. Też nie bez przygód, ale to nie było tak, że ja sobie go przywiozłem, odpaliłem i było haha, wszystko działa. Nie. Nie myślcie sobie. Ale o tym innym razem. Że mówiąc, to było dramatyczne wejście. Też innym razem. Nieważne. 14 do 13. Kapujemy bazę. Natka teraz tutaj bardzo mądrze nie ryzykuje tego, żeby przegrać bitwę, żeby zrobić Top Guna, tylko chce mieć pewność, że baza będzie przejęta, że bitwa będzie wygrana. Jak Panzeresto pojechał na poszukiwania tej artylerii i to on zgarnia skalp. Wygrywamy 15 do 13. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę Natka uzyskała, tak jak już mówiłem, swoją pierwszą odznakę mistrzowską asa pancernego na obiekcie 704 po prawie 500 bitwach, więc tym bardziej fajnie, że jej się to w końcu udało zrobić. 5859 punktów uszkodzeń własnych, do tego 5 fragów dało 1319 punktów bazowego expa, co na M-kę wystarczyło, aczkolwiek no należy tutaj pochwalić na pewno obronę bazy, no i ogólnie fajnie, że udało się wygrać. Zobaczcie, 140 zrobiła 3000 uszkodzeń, Don Pomidor plutonowy naszej dzisiejszej bohaterki 3000 uszkodzeń, czyli również swoje postrzelał, no i jak Panzeresto 1829, a dalej już troszeczkę mniej. 13 strzałów oddanych, 12 trafionych, 11 z penetracją na te 5859 uszkodzeń, 2800 na dystansie powyżej 300 metrów, co jak na natkę to jest i tak mało, bo ona generalnie kampi na bardzo dużym dystansie. Przejechany dystans niecałe 3 km, to przejechała dystansu na jakieś 10 bitew do przodu. No i cóż więcej, przejętych 43 punkty dekapa, 52 punkty przejęcia bazy, na czysto zarobione 24272 punkty uszkodzeń. No i cóż, mam nadzieję, że ta bitewka Wam się podobała. Jest to ostatnia bitwa z 9.18, jaka mi została do nagrania. Teraz za chwilę biorę się za aktualizowanie klienta, a Wam życzę dzisiaj miłego dnia i mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek w górę, żeby Natce było weselej. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.